Tak jak wczorajszym odcinku wspominałem, że łuk lada chwila może pojawić się w grze. Tak właśnie się stało. Dwie godziny po publikacji mojego wczorajszego odcinka o godzinie 15 do gry został dodany nowy łuk. Wysać wrogu w nowym łukiem, BUM BUM! W dzisiejszym odcinku przedestujemy sobie jak daleko on strzela, jak działa na poszczególne struktury oraz czy jego demet jest zależny od siły naciągu cięciwy. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem ogłosić wyniki konkursu na twój wymarzony skin. W tym momencie wyświetla wam się szczęśliwy zwycięzca. Ja ci Mordeszko bardzo gratuluję. Odezwij się do mnie na gaming.yfarel.mo@gmail.com. A jeżeli ty byś chciał wygrać swój wymarzony skin, wystarczy, że wspierasz mnie w sklepie z kodem gaming.yfarel, subskrybujesz kanał, zostawiasz łapeczkę w górę i w sekcji komentarzy napisz, jaki jest twój wymarzony skin. A w przyszłym odcinku jednemu z was wręczę wartość skina w postaci kodu PSC. Nie ukrywam pani, jakbyście pod tym odcinkiem zostawili tak 5000 łapek w górę, by był to dla mnie zielone światło. że że faktycznie te testy lubicie i chcecie je oglądać. Ja już nie przedłużam. Zabierajmy się za testy. Jazdzi się ze mną Szalonuwer. Siemano, Szalony. Siema, siema, witam. I wrzucę go w tym momencie do wulkanu. Już, już. No no no, 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 no i bye bye Nie wyciągam więcej mojego kilofa, bo może się stopi. Moi drodzy, będziemy dzisiaj testowali nowy łuk bum. Boom Boom. Sprawdzimy sobie jak on daleko bije, sprawdzimy sobie również jak on bije w poszczególne pojazdy. Będziemy lecieli samolotem, jechali kładem, kulką, deskolotką, a ja będę starał się w niego trafić. Znaczy, szalony będzie jeździł, a ja będę trafił. <ścoughs> szalony robi dzisiaj jako mięso armatnie. Okej, okay, to stwórzmy sobie na początku po jednym łuku, masz szalony łuk. Eee, Amunicję ustawmy sobie może na wyspie, żeby była nieskończona. Do, do pompy jest amunicja. Aaa, sp... ale fajny laser ma, a bo to jest miejsce, w którym celujesz, dobra Może sprawdźmy sobie czy... Pierwszy test, czy spadnie na mnie strzała, jak strzelę do pionu No i gdzie one są? Ty, nie wracają, czy mi się wydaje No, nie wracają, ej, dziwna sprawa Sprawdźmy sobie ile ten łuk ma ataku 115 ataków i 1,3 sekundy czas przeładowania. Okej, okay. w sumie ch chyba spoko. Tu chyba działa na tej zasadzie ten łuk, że. O kurcze. Czemu ona jest napisane, że, że likwiduje cię z kuszy? Dobra, trudno. Ten łuk działa na tej zasadzie, że im dłużej trzymasz, tym dalej ten grot leci. Czekaj, tak lekko sobie strzeliłem. W górę, patrz. No. Wraca? Ej, widzę ten punkcik wraca. Wraca, powoli, 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 powoli poli. XD. Tak leciutko sobie o. strzel. O. Dostałaś w czosnek? To. A swój. No to wiem, wiem wiem, czekajcie. Ja chcę, to, to, ja chcę zrobić to samo co szalony. O? Leci. No dobra. To co szalony? Zapraszam Cię na drugi koniec mapy i robimy test zasięgu na początku. Okej, okay, drogi szalony. Na które metrze ty jesteś? Bo cię nie widzę, czekaj, zaznaczę. 229? 229? Aż tak daleko jesteś? No. Postaram się ciebie trafić. Kurcze. Ale to ma... A sprawdźmy coś. Na razie... Ty, ty nie! Ty trafisz, ty trafisz. Bo ja już jestem docelowany. Ładnie. Moi drodzy, mam patent bardzo fajny. Jeżeli sobie wycelujesz z snajperki, no to jak widzimy, kusza trafia, łuk trafia Bezpośrednio w cel. Dobra, szalony, leć dalej. Ok, jesteśmy na krańcu mapy. Szalony jest na którym metrze? Czekaj, snajperkę przeładuję i zaznaczę sobie na metrze 459. O kurczę. to kawał drogi. Jeszcze raz zobaczmy, czy tyle trafię. Nawet ci nie widać. Ja ci kurczę widzę, ale chyba, chyba to jest za daleko trochę, przyjacielu. Dobra, tyle chyba starczy. Jest! 425, ej, ale to ma moc, dobra. Kojarzysz w którym byłeś miejscu? No. No dobra, no to cofnij się parę kroków do tyłu. Jest! 459, no. <laughs> Ej, nie spodziewałem się tego, że aż tak daleko będzie strzelał. Mi świsło, dostałem 479, czyli 479 jest osiągalne. Kurczę, daleko, daleko, nie spodziewałem się tego. Lecimy dalej, zobaczcie całą prawie długość mapy. Dobra, szalony, to stój w tym miejscu co strzeliłeś. Ja też będę stawał i troszeczkę się jeszcze cofniesz, wiesz? Musimy te 500, kurczę, trafić. Celujesz się, w to samo miejsce. O, 473, no to ładnie. Jakbyś ulatywał przed a dawaj teraz. Cały czas, Dobry. a to delikatnie wpadłeś no. do przodu. Jest! No. 484. Rekord! To Rek chyba... Rekord chyba co? Max. No. To był Max? Chyba Max, bo. Już przelatywało, nie ten kroczek. Czyli możemy ogłosić, że łuk bije na 484 metry. Dobra, szalony, teraz sprawdzimy sobie, jak sobie radzi z postaciami, które poruszają się różnymi pojazdami. Czy na przykład wiesz, jak leci z samolotem, strzeliłbym w samolot, jeżeli by były jeszcze dostępne, czy byś na przykład zginął od ataku przez ten łuk? Bo jak wiemy, ten łuk jest wybuchowy. I zobacz, podesty rozwala bardzo fajnie. A właśnie, jeszcze mieliśmy zrobić test podestów. Ok, zróbmy sobie teraz test podestów. Mamy podest drewniany, kamienny i metalowy. Zobacz. Niby 115 damage a zadaje. A jak uderzyłeś w ściany, to za zabrało tylko 100. Dziwne, nie? No. Na dwa strzały siadło, dobra? 100. Zobacz, ściany bije po 100 tylko. Na trzy strzały łuk, dobra? No tu będzie pewnie na pięć strzałów, tak jest. Czyli jak widzicie, troszeczkę jednak to jest ...kane. Nawet jak. Patrz, lekko naciągnę. To i tak bije 100 w podest. A czekaj. Teraz robimy sobie teścik w człowieczka. Lekko, aha, nawet jak lekko atakuje, to i tak dostaje stówę. Trzeba... wybuch chyba daje coś. Chyba tak, ale wiesz co, właśnie teraz dam ci kilka potek, żebyś sobie wypił. Proszę. Jak to się będzie miało? Czy jest to zależne od siły na ciągu łuku? Bo jak wiemy, odległość od tego zależna jest. Ale czy strzał ze strzały? Hm. Na początku w klatę. 115. Wypij kawa. Czyli w sumie jednego kawa możesz pić, bo i tak nie zginiesz, nie? 115 w klatę. Z całej siły teraz. <grytanie> <grytanie> Te 115, czyli to nie jest zależne od siły na ciągu łuku. No i teraz, co najważniejsze, jeszcze raz muszę Ci wydać. dać. Mam, mam. A masz, bo dobra. Nielimitowane. Nie Aha, nielimitowane, dobra, to wypij. Teraz zobaczymy, czy jest różnica, jeżeli trafimy w głowę, bo jest to mega ciekawe, nie? No, w sumie? Ciekawe. Czy w głowę zabijamy od razu? O! Plus, gdzieś? Plus 15 więcej, jak trafisz w głowę. No to dobrze. Czyli. A. Myślałem, że będzie jeden i ten sam. Damage przyznany. Czy trafisz w ciało, czy w głowę? A tu widać jest różnica. O 15 więcej, jeżeli traficie w głowę. Tym razem będziemy testowali pojazdy, jak sobie łuk z nimi poradzi. Szalony, ja ci taką platformę zbuduję, po której będziesz się w jakiś tam sposób poruszał. Na początku, może zacznijmy od czego? Odkłada, co? Szalony sobie jedzie na kładzie. Aha, musi drugie drużyny przejść, dobra. Szalony sobie jedzie na kładzie, Farel strzela. No i jak widać, no niestety, kład go w żaden sposób nie uratował. No okej, okay. to panu kładu. Dziękujemy, kolejna próba Tym razem może wózek golfowy Może wózek golfowy, ten daszek e, płciany Ci pomoże No niestety również czy nie, nie pomógł Wózek golfowy również do recyklingu na dół, dziękujemy Teraz kulka? Niech będzie kulka Deska Dobra, deska, teraz będzie deska Szalon sobie leci na desce kulturalnie o, uniknął strzały pierwszej, drugiej. Ej, to nie jest takie łatwe. No i niestety również mu się nie udało. A gdzie jest deskolotka? Dobra, deskolotka przeżyła, przeżyła. I panie deskolotce, też dziękujemy. Czas na kulkę. No, kulka będzie mega ciekawa, jak wiemy. Kulce nie przeszkadza. Nic? wow Lec, leć, 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 leć. Tu musisz jechać stary, to musi być takie wiarygodne. Tu musi być prawdziwy test. Dobra. No to weź traf kulkę jak jedzie, nie? Z łuku. 115. I co? No i... Żyjesz? Nic. No. Nie zabrało ci damage? Nie. Ale dziwne. No teraz zginąłeś. Ej. Bo kulka, bo kulka się rozwaliła. Jak kulkę rozwalasz, to ja dostaję damage'a. Jak no, no to jak rozwalam, aha. Jak kulka pęknie, to to, że pęknie kulka to jest jedno, a to, że wybuchnie nabój. Siądź jeszcze raz, to trzeba dostawać dokładnie, dokładnie. Czekaj, no teraz stoisz, nie? No. Nie nie dostałeś damage'a. Też, nie? I czekaj. Y Dobra, wchodzisz? OK. I teraz patrzcie, kulka kiedy pęknie i widzicie jak jedzie gościu pękniętą kulką, w niego strzelicie z łuku, to jest szansa, że go zabijecie. Ej, dobre. To jest dobre. To ciekawe, to ciekawe. Bo, bo ten nabój, co wybucha z kuszy, jak kulka rozwala, to to... Dokładnie, Daj, dokładnie rekt. tak. Dobra, szalony, czas na samolot, wskakuj. Wskakuj do samolotu, ta, leć. Tutaj musisz krążyć, a będę do ciebie lufował. Starczy tego latania, jak widzimy. Ja <laughs> na <Nie laughs> no, żartowałem, choć szczerze ci ustawie. Ale wiemy, że zabija, bo chcę zobaczyć, jak strzela na przykład w dół twojego samolotu. Czy wiesz, fala uderzeniowa jak teraz uderzy z RPG w ścianę, to też przechodzi jakby troszeczkę na drugą stronę, nie? Czy ten łuk też ten sposób bije? I to był fajny tryb, taki strzelanie z łuku do samolotu. No, tak Samolot widzimy. Został, ale ja nie stałem. Ale ty nie dostałeś, ok? O, teraz ładnie dostałeś Nice Dobra Przyszedł czas na armatę, zobaczymy czy armata szalonego uchroni przed wybuchem jak strzelimy w armatę Eee, okej, okay, to był strzał w głowę <grym>, Która wystawała z armaty Teraz strzelimy obok armaty Tak, to jest oszukane trochę Ej Trafiłem teraz w bok armaty i zginąłeś. Słuchaj, jeszcze coś trzeba sprawdzić, wariacie. Czy jak będziesz stał za ścianą, czy też dostaniesz bombę? Może być metalowa. Nie. A drewniana? Też nie. nie. To czyli armata ma takie słabe ścianki. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taki test Wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja kanału z dzwoneczkiem, jeżeli jesteś nowy. No i przypominam o fajnym konkursie na Twój wymarzony skin. Wspierajcie z kodem Gaming GAMINGWITHAREL i bierzcie udział w losowaniu. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za poświęcony mi czas. Trzymajcie się, piona!